Dobry wieczór. Kolejny piątek, kolejna twarz przyszłości. Witamy Was wszystkich. Naszym gościem jest Justyna Warwas i jak widać mamy jeszcze jednego gościa, Kreskę. Kim jest Kreska? Moim psiakiem. Jak widać. Tak, uprzedzamy, bo Kreska jest bardzo przyjacielska i będzie się tutaj między nami kręcić. Ja jeszcze dodam tylko, że Twarze Przyszłości to projekt, który dzieje się w ciągu całego roku z okazji 800-lecia pierwszej wzmianki o Częstochowie. Ale będziemy rozmawiać o Justynie. To chwileczkę, spokojnie, małe problemy techniczne. Małe problemy techniczne, zaraz to naprawimy. Tak jest. Kreska po prostu nie uznaje mikrofonów w żaden sposób. Tak. Kreska będzie tutaj teraz się panoszyć wszędzie. Dobrze. Jesteśmy w Gaudemater. Jesteśmy w Gaudemater. Może nam pozwoli powiedzieć. Za chwilkę pozwoli. Jesteśmy w Gaudemater, Justyna, a to miejsce, to jest też Twoje miejsce pracy przez jakąś część roku, w którym Ty żyjesz, prawda? Każdego roku odbywa się tutaj Międzynarodowe Biennale Miniatury, którego jesteś współorganizatorem. Tak, co dwa lata organizujemy to Biennale. Właściwie Gaudemater już od dosyć dawna i lubię i tutaj bardzo dużo czasu spędzam, ponieważ na studiach miałam tutaj praktyki, więc już na tych praktykach spędziłam tutaj sporo czasu. Poznałam całą ówczesną ekipę i rzeczywiście bardzo fajnie mi się do tej pory z nimi współpracuje. Później po Bartku Frączku przejęłam Biennale Miniatury, ponieważ to Bartek jest pomysłodawcą tego Biennale. I zaproponował mi właśnie współpracę przy konkursie. I już chyba czwartą edycję razem pracujemy przy wystawie. Nie wszyscy wiedzą, czym jest Międzynarodowe Biennale Miniatury. Gdybyś mogła przybliżyć. Międzynarodowe Biennale Miniatury, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się co dwa lata. Jest konkursem, na który prace mogą nadsyłać artyści z całego świata. W tym roku była to dla nas też dosyć wyjątkowa edycja, no, ze względu na to, co się działo na świecie. I zwykle ten deadline, do kiedy artyści mogą dosyłać pracę, mamy do końca maja. Marzec, kwiecień nie działo się zupełnie nic, więc byliśmy tacy lekko przerażeni, czy w ogóle z tą edycją startować, czy ją przełożyć na kolejny rok. I sami nie wiedzieliśmy, czy rzeczywiście dojdzie to do skutku. Okazało się, że rzeczywiście ten ostatni miesiąc, o który przedłużyliśmy termin nadsyłania prac, artyści nas jednak zaskoczyli i nadesłali naprawdę sporą ilość zgłoszeń. Co prawda tych prac z zagranicy mamy mniej z tego względu, że jakby te przesyłki działały różnie. Jakoś inaczej, różnie. Czasami rzeczywiście artyści dostawali zwroty, te prace nie docierały czasami na czas i przyszły gdzieś tam pod naszym deadline'ie. Więc zagranicznych prac mamy mniej, ale sama wystawa naprawdę jest bardzo fajna, obrady jury już były. Ja wiem, jak ta wystawa będzie wyglądała, co Państwo zresztą będą mogli zobaczyć pod koniec miesiąca, bo w ostatnią sobotę sierpnia otwieramy tutaj w Częstochowie wystawę. Ja już wiem i wydaje mi się, że naprawdę będzie to świetna wystawa. A ile prac wpłynęło? Bo ja przyznaję, byłam tutaj przed obradami, tuż przed obradami jury i ilość mnie lekko przeraziła, w sensie takim, że jury ma bardzo ciężką pracę przy tym Biennale. Tak, zawsze to jest ciężka praca. Zwykle spędzamy tutaj cały dzień, od rana do wieczora. Jury debatuje, przegląda te prace. To, co udało ci się zobaczyć, to myślę, że była taka 1/20 tego, co artyści nadesłali. Było blisko ponad 600 prac chyba, blisko 700. Więc taka ilość spora samych artystów. Ponad 230, z tego co pamiętam. Dopisali. Pamiętali o naszym konkursie.
Zobaczycie, co to z były tego też wyjdzie. Bardzo dobre prace, tak na moje oko, na laika, więc domyślam się, że to są czasem trudne wybory, co odrzucić, co zostawić. No, no jasne, że trudne. Zwykle mieliśmy w jury około 5 osób. Mhm. Najczęściej była też w tym jedna osoba z zagranicy, więc jakby te głosy też się rozkładały na kilku jurorów. No, w tym roku ze względu na koronawirusa nie chcieliśmy też aż takiej ilości osób tutaj ściągać, więc te obrady jury troszkę inaczej wyglądały, ale to są zawsze ciężkie wybory. Mhm. Tym bardziej, że pula nagród jest jedna dla różnych kategorii, czyli i dla malarstwa, i dla rysunku, i dla grafiki, i dla fotografii, więc dlatego też to wszystko tyle trwa. Mhm. Myślę, że chyba to Biennale jest idealne dla Ciebie, bo sama zajmujesz się rysunkiem, malarstwem i fotografią, prawda? Tak. Ciężko to ze sobą wszystko pogodzić? Czy ciężko? Ja zawsze sobie myślałam, w sumie do tej pory tak jest, że jedno jest dla mnie taką trochę odskocznią od drugiego i jak mam rzeczywiście jakiś taki przesyt siedzenia w pracowni i za dużo czasu już tam spędzam, no to fajnie zrobić sesję, pojechać gdzieś, zrobić zdjęcia. Mhm. Okej, okay, to jest dla mnie taka odskocznia, ale nie wiem, to wszystko u mnie się też tak zazębiło, że ciężko mi zrezygnować z jednego i z drugiego. Chociaż wcześniej wspominałyśmy, że chyba nadejdzie taki moment wyborów niebawem, że po prostu trzeba będzie też robić selekcję pewnych rzeczy, bo czas niestety nie jest z gumy, nie da się go już rozciągnąć i gdzieś tej doby mi brakuje od jakiegoś brakować. Czasu. I to pomimo tego trudnego czasu, w którym jesteśmy. Pomimo tego, to takie 2 miesiące rzeczywiście może były spokojniejsze, a teraz, no teraz ja nie czuję, żeby to wszystko spowolniło, wróciło do normy i chyba już wracamy takie na normalne obroty i na takie działanie jak wcześniej. A powiedz mi proszę, bo co było na początku? Od czego zaczynałaś? Od malarstwa, od fotografii? Od malarstwa, tak. Chyba na 4. roku, może na 3. Dopiero pojawiła się fotografia, więc jakby malarstwo było od początku najważniejsze i myślę, że tak zostanie. Malarstwo, w którym, to znaczy w jakim wieku mniej więcej już objawiałaś talenty malarskie? Ja pamiętam, że już w podstawówce chodziłam na jakieś kursy malarskie i wtedy miałam taki lekki dylemat, czy wybrać weterynarię, czy pójść jednak na malarstwo, no ale wygrało i myślę, że to jest jednak, to był dobry wybór. Nie żałuję tego do tej pory, chociaż kosztowało mnie to sporo różnych poświęceń, ale było warto i to jest jednak ta rzecz, którą muszę robić w życiu. Nawet to nie jest tak, że ja chcę, tylko to już jest taka wypływa sytuacja, z że trzeba, tak. Po prostu jest potrzeba. Twoje obrazy są pełne kolorystyki, ale też kształtów. To nie są pejzaże stricte, prawda? Można sobie coś czasami tam wyobrazić. Czasami niedosłowne. Tak, właśnie o tym mówię, że czasami niedosłowne, ale generalnie są tam kształty, w których my możemy sobie coś dodatkowo odczytać, jeżeli chcemy, oczywiście. Tak, zawsze mnie to najbardziej, może nawet nie to, że bawi, ale mam jakąś taką satysfakcję, jak ktoś przychodzi, ogląda obrazy i dopisuje sobie do tego swoją historię. I to są czasami takie historie, których nawet ja nie zauważam, ponieważ maluję z myślą zupełnie też o czymś innym i coś innego tam widzę i komponuję. I nagle zupełnie taka obca osoba dostrzega tam rzeczy, których ja wcześniej nie zauważałam, więc to jest dla mnie takie mega inspirujące też. Że tak to oddziałuje tak, na innych. Tak, tak. To cieszy. A taka najbardziej zaskakująca, może nie najdziwniejsza, najbardziej zaskakująca interpretacja któregoś z twoich obrazów? Nie, sporo ich było. Chyba nie jestem w stanie przytoczyć jednej zaskakującej. Było sporo zabawnych. Pamiętam, w Gaudium Mater była wystawa albo w nawet targi sztuki, które organizowaliśmy, pojawili się moi znajomi ze swoją córką, która zauważyła na jednym z obrazów
jakiegoś stworka, którego kojarzy z bajki i zupełnie nikt nie wiedział, jak on wygląda i dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście pokazali mi gdzieś w telefonie zdjęcie jakiegoś screena z tej bajki, to stwierdziłam, że no coś w tym jest. Więc ja zupełnie nie znając tej bajki, nagle pojawia się tak 10-letnia dziewczynka, która mówi, że okej, to jest on. I znam go z bajki, z telewizji. No dobrze, to ci taki... rozszerzyło jeszcze horyzont w takim razie. No, dokładnie. Potem pamiętam, że pojawiło się też kilka obrazów, na których były motywy z Angry Birds, więc tak gdzieś mnie to widocznie zainspirowało trochę. Nie, twoje obrazy nie tylko można zobaczyć tutaj w Częstochowie, bo wystawy są twoje i w Polsce, ale też za granicą, prawda? Prawda. I gdzieś z tego co wiem, to bardzo w Azji przypadły do gustu, a Azja tobie przypadła do gustu. Tak, tak. Myślę, że może 5 lat temu. Kiedy pierwszy raz wyjechałam do Azji z takim mega strachem, poleciałam tam sama zupełnie w jakieś nieznane miejsce z milionem przesiadek, więc byłam, pamiętam, że 2 tygodnie już to nie mogłam spać i lekka delirka, co ja wtedy zrobię. I mnie wciągnęło rzeczywiście. I do tej pory jestem gdzieś tam w Azji zakochana, co prawda teraz w tym roku nie uda się żaden wyjazd z zaplanowanych, ale myślę, że na spokojnie te plany wystawowe będzie można przełożyć na przyszły rok i zrobić też coś fajnego. A tam też interpretacje są takie różne? Różne. Zupełnie inne niż tutaj? Myślę, że u nich nie jest aż na tyle popularna sztuka abstrakcyjna z taką dozą geometrii. Więc te obrazy tak podobały się dosyć i jakby chcieli je pokazywać w galeriach i te projekty, które zrobiliśmy ze znajomymi, którzy tam w Azji mieszkają, to rzeczywiście jakby no, odbiegały troszkę od tej estetyki, która tam u nich jest najczęstsza, ale ja myślę, że na mnie też wpłynęło to, co u nich się dzieje w sztuce, ponieważ mnie strasznie zafascynowała kaligrafia i za każdym razem, jak tam leciałam, to jak najwięcej tego gdzieś chciałam chłonąć i miałam nawet takie plany, żeby sobie tam postudiować troszkę kaligrafię. Póki co nic z tego nie wyszło, ale myślę, że jakiś taki wyjazd na pewno się byłoby wydarzy. Bardzo mozolne zadanie. Mozolne, na pewno. Oni tam mają o wiele szerszy alfabet z tego, co mi wiadomo, niż tutaj. No był taki czas, ja próbowałam się nauczyć języka chińskiego. Aha. Teraz mam trochę przerwy, więc myślę, że sporo rzeczy zapomniałam, ale kusi mnie, żeby znowuż wrócić. A największą frajdą było dla mnie pisanie. Mhm. Wszystkie znaki, super mi się to podobało. Czyli ta bardziej kaligrafia, czy bardziej język? No, bardziej kaligrafia. Bardziej kaligrafia niż język, bo on się też diametralnie różni od tych języków europejskich. To było mega ciężkie i ja pamiętam, że po jakimś takim roku nauki języka, jak tam wróciłam i byłam przeszczęśliwa, kiedy mogłam wychwycić pojedyncze wyrazy i tak stwierdziłam, że jest, rozumiem, co mówią. No, ale rzeczywiście, jestem do przodu. Jakieś słowo zawsze do przodu. Ale myślę, że jeszcze do tego powrócę. A powiedz mi, co tobie najbardziej spodobało się oprócz języka w tamtych ludziach i w tamtym kraju? Bo chodzi o Chiny, prawda? O Chiny, ale też Wietnam, Tajlandia, więc jakby w ogóle ten kierunek wschodni gdzieś tam mocno ciągnie. Ja myślę, że wszystko było zupełnie inne i to było na tyle inspirujące dla mnie, bo to jest też ciekawe, że rzeczywiście te wszystkie podróże, i może nawet nie same podróże, ale spotkania z ludźmi są tak inspirujące, że w jakiś tam sposób przetwarzają się w głowie i to gdzieś tam wypływa później w tym, co robisz i w tym, co próbujesz stworzyć. I to chyba było dla mnie takim bodźcem, żeby coś tam może pozmieniać, coś spróbować nowego, mieć jakieś rzeczywiście fajne inspiracje do obrazów. Wszystko, jedzenie mi się tam podobało, przepyszne, też nie mogę doczekać, kiedy wrócę i zjem dobrą chińszczyznę, ale w ogóle kultura,
Gotujesz tutaj jakąś chińszczyznę? Bo rozumiem, że nie do... Robię dobrą zupę tajską, ale generalnie jestem dosyć słaba, jeśli chodzi o gotowanie, więc ten temat jakby tak sobie odpuśćmy lekko. Okej, ale tutaj gdzieś polecasz w pobliżu jakąś taką restaurację chińską? Nie, która jest bardzo bliska temu, co... Właśnie nie mogę trafić na te same smaki, nie mogę jakoś ich odtworzyć tutaj. Mhm. Chociaż trafiłam ostatnio w Katowicach na dobrą wietnamską knajpę i rzeczywiście w tej restauracji były takie dania, które przypominały mi bardzo te smaki, ale jest ciężko. Mhm. Ale to myślę, że chodzi o składniki, o te smaki, niby warzywa są identyczne, ale jednak smak jest zupełnie inny i jakby tego się też nie da do końca tego tworzyć. Mm-hmm. A może to jest właśnie o tyle fajne, że gdybyśmy mieli tutaj te same smaki, to byśmy tak nie tęsknili, żeby tam pojechać i spróbować jeszcze raz. Mm-hmm. No gdzieś we wszystkim jest sens ukryty. Mm-hmm. A mogłabyś tam zamieszkać? Ja mam taki plan. Ja mam taki plan w związku właśnie z tym, że chciałam kaligrafię studiować, ale zastanawiałam się cały czas, czy rzeczywiście to będzie tak, że wyjadę tam na rok i jakby już będę na tyle chłonąć tego wszystkiego, że będę chciała wrócić do domu, czy mi się tam spodoba na dłużej. Nie wiadomo. Póki co jesteś... Ale póki co jestem tutaj. Mhm. Ale dlaczego? Pomimo tylu sukcesów. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, które można jakby... Może inaczej. Mieszkając w Częstochowie, można tak na dobrą sprawę robić wszystko. Mhm. Jeśli wymyślę i wymarzę sobie wystawę w Azji, to jestem w stanie ją zrealizować, mieszkając w Częstochowie. Mhm. I tak na dobrą sprawę wcale nie muszę się przeprowadzać gdzieś na koniec świata, żeby to zrobić. Jakby z tego miejsca jestem w stanie realizować moje plany, które sięgają gdzieś tam, nie wiem, 7000 kilometrów na wschód czy na zachód, czy nie wiadomo gdzie. I jakby ja to wierzę, że jak sobie człowiek coś wymarzy i zaplanuje, to małymi krokami, czasami większymi jakimiś skokami jest w stanie to zrealizować. Więc jakby to nie ma znaczenia, w którym miejscu jesteśmy. Dużo czasu spędzasz w swojej pracowni? Jak to wygląda? Tak, przez ostatnie tygodnie jakoś mniej i już bardzo tęsknię za tym miejscem, ale staram się jak najwięcej. Nawet czasami jak nie maluję, to przychodzę tam i przeglądam te obrazy i myślę nad nimi, co mam z nimi zrobić następnego dnia. Więc jakby to cały czas myślę, że to jest taki proces, żeby jednak... Kurczę w głowie. Tak. Mhm. Myślę, że on wszędzie właściwie się odbywa. W domu, na spacerze z psem i też chodzę i gdzieś tam jakieś bodźce i inspiracje staram się łapać. Ale pracownia jest takim miejscem, które ja bardzo lubię. I rzeczywiście przychodzę tam i chcę się malować i coś tworzyć. Więc to jest takie specjalne miejsce dla nas. Dla siebie. Tak. Mhm. Jest wtedy też kreska. Kreska właściwie zawsze jest ze mną w pracowni. Ma tam swoje miejsce, ma swoje zabawki, teraz już właściwie takie resztki zabawek, ponieważ one strasznie psują. Ale tak, czasami coś tam pomaluje ogonem, ma farbę na łapie. Zapraszasz tam kogoś? Jasne, bardzo często znajomi się pojawiają. To też jest tylko twoja przestrzeń i... Nie, ja bardzo lubię te momenty, kiedy pojawiają się znajomi, wpadają nawet tak po prostu na kawę, pogadać, zobaczyć, co się dzieje. Dla mnie zresztą zawsze byli ludzie inspirujący. Mhm. I jakby rozmowy z nimi też mnie gdzieś tak pchają do działania. I zawsze robią takie rzeczy, z którymi ja nie miałam wcześniej styczności. To jest coś ciekawego, coś nowego i coś, czego się mogę od nich nauczyć. I no, to na mnie mocno wpływa. Mhm. A zresztą czas z ludźmi, których lubisz, z jakimiś przyjaciółmi, którzy cię odwiedzają, to jakby też napędza do roboty. Mhm. Czyli to nie przeszkadza absolutnie? Nie, zupełnie nie przeszkadza. Mhm. Myślę, że gdyby siedzieli ze mną tam 10 godzin, to pewnie byłoby inaczej, bo już bym myślała, że jednak chcę wziąć pędzel do ręki i coś zacząć malować. Aha. Ale jasne, takie spotkania na kawę, pogadanie o tym, co akurat teraz robię, super. Mhm. Wspomniałaś o tym, że o wiele później zaczęła się u ciebie fotografia. Przeglądając zdjęcia, jakie wykonujesz, niektóre zdjęcia praktycznie mogłyby być portretami, które ktoś namalował tak naprawdę. Tak
pierwsza moja styczność z Twoimi zdjęciami pojawiła się, kiedy robiłaś zdjęcia do kalendarza urzędowego z urzędniczkami. I to było zupełne przełamanie standardów, takiego schematycznego spojrzenia na urzędniczki. Że to potrafią być też ciekawe osoby, niekoniecznie za biurkiem, w mundurkach i groźne. No, taka była koncepcja, żeby takie pokazać troszkę inaczej, tak jakby bardziej bajkowo, ale ostatnio zdałam sobie sprawę, że ten kalendarz był robiony 10 lat temu. I tak. Aha. Nie dowierzałam, że tyle czasu upłynęło od kalendarza, ale rzeczywiście w tamtym czasie jeszcze te zdjęcia, które robiłam wcześniej, one miały w sobie taki bardzo malarski pierwiastek. I jakby ta cała też obróbka zdjęć, te stroje, które się pojawiały. Fryzury. Tak, fryzury, jakby całość tej stylizacji była mocno taka malarska i właśnie bym powiedziała, że w takim klimacie baśniowym. A teraz odchodzisz od tego? Co tak, gdzieś mnie już trochę tak prostota chyba w tych zdjęciach zaczyna kręcić i interesować. Ale to też jest tak, że to wszystko przychodzi falami. I po ostatnich takich komercyjnych zleceniach też mam ochotę zrobić coś mega prostego. Jakiś swój taki własny, prywatny projekt. No ale właśnie czas. Ale ta prostota to miałaby na czym polegać? Na tym minimalizmie w obrazie, który by się pojawiał, czy też bardziej prostocie wykonania? Myślę, że i na tym, i na tym. Gdzieś taką, no, chyba taką fazę właśnie wskoczyłam, że rzeczywiście tej prostoty mi trochę brakuje. I to znaczy, że w tej chwili ma na to wpływ pracę z Biennale, że taka prostota i delikatność, bo jednocześnie w prostocie jest bardzo duża delikatność. To jest takie podpatrzenie jakiegoś fragmentu życia lub przestrzeni. Tak ja to przynajmniej odbieram. Ja myślę, że to też chyba wynika z tego, co się gdzieś tam w nas dzieje i co się dzieje dookoła i po jakichś takich różnych, wiesz, skokach, to chyba przychodzi taki moment, że rzeczywiście trzeba coś tam wyprostować, łącznie z pracami, które się robi. Ja nie wiem, czy to akurat do końca jest w moich obrazach widoczne. No myślę, że nie, ale w fotografii akurat czuję taką potrzebę. Czyli jest to zupełnie coś innego. Na początku jeszcze wpływy fotografii wpływy bardziej malarstwa fotografii. Były w fotografii, a następnie po prostu już w miarę rozwoju, tak można byłoby powiedzieć, czy też zainteresowań fotografią pojawiło się zupełnie coś innego. Ja nie wiem, czy to można tak też rozdzielić do końca. Bo ja mimo wszystko i tak lubię kolor w fotografii i ten kolor, im go jest czasami więcej, tym dla mnie lepiej, więc to jest chyba też stricte powiązane z moim malarstwem, bo kolor naprawdę odgrywa u mnie dużą rolę. Ja się dobrze czuję w dosyć takiej ostrej kolorystyce i jakby to też mnie... ja nie wiem, czy to jest przekładanie energii na obraz, czy wręcz odwrotnie, obrazu na mnie. Bo jakby ja też nie jestem taką osobą, która po prostu gdzieś tutaj będzie podskakiwać i tą energią gdzieś tam rozsadzać, bo jakby sama sobie zdaję sprawę z tego, że u mnie jest to jednak takie wyciszenie totalne i nagle w tych obrazach pojawiają się właśnie te ostre kolory i jakaś taka większa dynamika, więc myślę sobie, że w tym przypadku jest bardziej oddziaływanie obrazu na mnie. Takie dodanie sobie energii, tak? Tak, najpierw ja w obraz, a później ten obraz mi oddaje. Może tak jest. Czyli na co dzień jesteś osobą mniej energetyczną? Dobrze to rozumiem? Nie wiem, zawsze mi się tak wydaje, że jestem tak dosyć spokojną osobą. Chyba tak. Nie wiem, jak mnie inni też odbierają, ale...
Dlatego właśnie o to pytam, bo wiesz, tak jak sama wspominasz, żywe kolory to energia, prawda? Więc pytanie, co malarzem, malarką, artystą, bo ja rozumiem to w ten sposób, że to tkwi gdzieś tam w duszy. Prawda? I pewnie tak. Czy może... to jest takie odwzorowanie właśnie tej energii, oddanie jej? Wiesz, a właśnie też... może to jest właśnie oddanie tej energii. Aha. Że jednak, no, myślę, że każdy coś, jak coś tworzy, to jednak sporo energii w to wrzuca. I te energie pewnie są różne, tak jak różne są obrazy i prace artystów, to te energie mogą być gdzieś tam bardziej mroczne i te bardziej radosne i energetyczne, więc tak myślę, że to działa w dwie strony. A rysunek? A w rysunku tak mam wrażenie, że on nigdy nie był taki do końca geometryczny i tam jest chyba trochę więcej szaleństwa. Zawsze tak sobie myślałam o tych moich rysunkach, że jednak gdzieś tam potrafię się w nich wyżyć. O, widzisz, czyli wyżywasz się w malarstwie? Można tak powiedzieć, czy nie? Też. Czy to jest zupełnie inna? Też, chociaż tam jednak przy takim malowaniu jednak potrzebne mi są takie momenty skupienia. Chociażby... przy tym, że rzeczywiście gdzieś te linie muszę wyciągnąć i czasami oddech złapać na chwilę, żeby mi ręka lekko nie drgnęła. A w rysunku jest większe chyba szaleństwo. A fotografia? A fotografia... Ale pytasz mnie teraz, czy więcej tam jest tego szaleństwa, tak, czy takiej tak, energii? Jak do tego podchodzisz? No bo do rysunku sobie pozwalasz na większą, tak jak wspomniałaś, na większą energię, na większe szaleństwo. W obrazie raczej nie, bardziej jest to taka forma dla ciebie skupienia. Zatem fotografia? Nie myślałam nawet nad tym, co w tej fotografii się dzieje. Ona zawsze też dla mnie była trochę tak, niby one się przenikają, ale ta fotografia jednak jest gdzieś na drugim planie malarstwa. Ale myślę sobie, że o ile w malarstwie jest też dosyć tak spokojnie i jest tam taka, wiesz, prosta, to w fotografii rzeczywiście też potrzebuje zróżnicować pewne rzeczy. Więc jeśli mówię teraz, że właśnie mam ochotę zrobić bardzo proste portrety bez takich wymyślnych stylizacji, no to właśnie jest ten moment, pewnie za pół roku mi się coś tam odwiedzi i wymyślę sobie jakiś projekt, który jest też zupełnym przeciwieństwem tego, na co mam ochotę teraz. Ale to tak samo życie. Proces twórczy chyba musi taki być. No, przemienny jest czasami. No, dokładnie. Powiedziałaś o szaleństwie w rysunkach. To na czym to szaleństwo polega w takim razie? Ja mam wrażenie, że w rysunkach kreska jest bardziej ekspresyjna. Kreska, taka kreska cały czas tutaj dlatego przewija. Kreska? Dlatego kreska właśnie, tak. I nie wiem, czy to jest akurat dobre imię dla niej, ponieważ jeśli ta kreska jest u mnie bardziej ekspresyjna, no to chyba to wszystko po prostu gdzieś tam na nią wpłynęło, bo ona jest takim dosyć energicznym psem i też nie wie, co z sobą zrobić. Jak widziałeś tutaj na początku, teraz na szczęście. Jeszcze niech nam da 10 minut na rozmowę. Tak, ale rzeczywiście ta kreska jest taka bardziej ekspresyjna i gdzieś tam na tym kartonie tak się wyżywam. A w malarstwie kiedyś mój znajomy mi powiedział, że jestem taką osobą, która próbuje uporządkować chaos w malarstwie. I tak mi się to wtedy bardzo spodobało i spoglądałam na moje obrazy i mówię, no rzeczywiście coś takiego jest. Że jakby coś się tam dzieje i są jakieś emocje, które gdzieś tam rozwalają po prostu tą przestrzeń i ona nagle musi być zamknięta, poukładana w te geometryczne formy, więc tak bardzo trafne to było spostrzeżenie i do tej pory to pamiętam, a tak kilka lat temu to usłyszałam. Więc jednak ta energia gdzieś musi tam być po prostu okiełznana. Ale nie skontrolowana, tylko okiełznana. Ja akurat lubię kontrolować wszystko, więc myślę, że może to też iść w tą stronę. Oprócz chyba kreski. No, kreski się nie da kontrolować.
I tej na rysunkowej. Wbrew pozorom. Okej, okay. Ale w takim razie powiedz mi jeszcze, bo jest malarstwo, jest fotografia, jest kreska i to kreska też na papierze. A poza tym wszystkim, poza tym światem artystycznym, pewnie coś jeszcze jest. Jakieś twoje życie, jakieś twoje pasje, chyba inne, coś, w co możesz odreagować albo też właśnie złapać chyba jakiś nastrój twórczy. No od ponad, no myślę, że nie wiem, że od 2 lat wciągnęłam się w grę, czyli w tenisa ziemnego. Więc potrafię się rzeczywiście tam trochę rozładować. Od jakiegoś czasu jeszcze próbuję grać w squasha. To są wszystko w takich powijakach, ale też mnie to dosyć wkręciło, więc jakby te sporty rakietowe jak najbardziej. Ale tenis to jest, myślę, że taki mój sport życia odnaleziony po latach. A co w nim jest takiego? Co ci się podoba? To, że się możesz wyżyć tą rakietą? No chyba na tym to polega, myślę, że w sporcie. Ja nie jestem akurat, naprawdę nie jestem sportowa i jakby szukałam właśnie długo sportu, który by mi przypadł do gustu i w którym rzeczywiście czuję się dobrze, im się podoba i wychodzę z jakimiś takimi mega pozytywnymi emocjami. Aha. I okazało się, że po tych 38 latach jest tenis. Jest tenis. Na który zupełnie przez przypadek się zapisałam, któregoś zimowego wieczoru, kurs tenisa, mówię, okej, spełnię moje marzenia z dzieciństwa i to będzie ten czas i trafiłam w 10. Czyli to był przypadek? Był zupełny przypadek, ale pamiętam, że już w dzieciństwie też mnie bardzo ciągnęło, chociaż w czasach, kiedy ja byłam w podstawówce, to nie był to zbyt popularny sport, więc rzeczywiście nie było kortów. Jakoś tych możliwości, żeby też dowieźć gdzieś dzieciaka na te zajęcia, których pewnie, wydaje mi się, że też nie było za wiele. No i tak wyszło, więc udało mi się teraz to zrealizować. Czyli polecasz tenis? Pewnie, każdemu. Warto spróbować. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję. Świetnie, że udało nam się porozmawiać o tych twoich zawodowych, o twoim zawodzie, ale też pasji, bo chyba tak to należy rozumieć, o sposobie na życie, ale też o tym trochę innym spojrzeniem, czyli tenisowym na siebie. To jest pewnie jakieś odkrycie zupełnie, zupełnie nowe. Dla mnie to było odkrycie. Pewnie. Ale nie wszyscy o tym wiedzą. Moi znajomi najbliżsi wiedzą, że jestem totalnie zafiksowana na tym punkcie, no ale nie wszyscy na pewno. Czyli możecie Justynę spotkać od czasu do czasu na korcie? Tak. Po prostu? Jutro też, na szczęście. Już po tygodniu już mnie strasznie nosi i gramy jutro i trenujemy. Zapraszamy na tenis ziemny razem z Justyną. Zapraszamy na Uniwersytet Jana Długosza, bo Justyna tam wykłada. W katedrze malarstwa. Tak, więc jeżeli macie jakieś umiejętności, to zapraszamy właśnie między innymi chyba na wykłady, na ćwiczenia z Justyną. Zapraszamy również na następny piątek. Naszym gościem będzie tym razem muzyk. Michał Rorat, ja go nazywam Złotym Chłopcem, gdyż jest ze Złotoryi. Zatem do zobaczenia. Do zobaczenia.